Politykę samorządową związaną z miejscem, gdzie mieszka.
z katedra to się pochodzi z katedry, czyli z miejscami z prezbiterium. Równie możesz nie ważyć słowa, każde słowo waży. Mówisz właściwie z miejsca świętego, więc waż na każde słowo. Drodzy Państwo, mówiąc te słowa ex katedra, chcemy jakby przywrócić nie tyle świetność, ile świętość ziemi śląskiej. Ta ziemia śląska z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia Europy, z punktu widzenia świata, być może jest bardzo ważna. Być może jest kluczowa. Być może jest najważniejsza. Tego nie wiemy, tego nie przesądzimy, bo przecież nie mówimy tutaj jako osoba objawiona, która ma jakieś objawienie, tylko mówimy na podstawie historii. No i przypomnijmy sobie, że 1241. A właściwie cofnijmy się jeszcze do czasów Bolesława Czerwca. Pamiętamy dzieje tak krótko w historii Polski, czyli jest Mieszko, jest Chrzest, potem kolejny sukcesor, jest Korony, który jednoczy się. Potem mamy kolejne królowe, mamy zabójstwo świętego Stanisława, czyli Bolesław Śmiały, ostatni koronowany władca. Później mamy Hermana, potem mamy właśnie Krzywousty. I tu jest taki moment kluczowy, w którym Krzywousty ma pierwszą żonę Zbysławę. Zbysławę się jako główna, ona była księżną kijowską z Kijowa. A później ma Agnieszkę, która była, można powiedzieć, rozkolikowana z cesarstwa niemieckim, czyli była niemą. Druga żona. Z pierwszej żony Krzywousty ma jednego syna wygnanego, Władysława, a z drugiej żony ma czterech, właściwie pięciu, po pierwszych Leszek, który zna. Cztery dorosłych synów. Teraz jest problem, który bardzo często jest dzisiaj w rodzinach, bo te rozbite rodziny są bardzo często, drodzy Państwo, i no jest problem sukcesu, kto ma potrzebę ustaw objąć prawo. I młodzi, czyli od Kędzierzanego poczynając, wywracając naszego brata, który później mając trzech synów, czyli mówimy o wygnańcu, wraca do na Śląskiej, wyjmuje Śląskie, w domenę Śląską. Teraz musimy troszkę przyspieszyć. Drodzy Państwo, i wchodzi taki statut na Krzywoustego, że właściwie każdy panie nie swoją dzielnicę. Ten statut jest pewnym problemem, ponieważ według tego statutu, którego błogosławił papiestwo, no to właśnie prawo władcą Polski był Władysław Hernaniec. Był najstarszy. I seniora, czyli każdy pierwszy urodzony i każdy najstarszy. To z jednej strony wydaje się niesprawiedliwe, a z drugiej strony jest sprawiedliwe, ponieważ takie biblijne, ponieważ każdy może być dziedzicem, jeżeli osiągnie określony wiek. Jest to słynne rozbicie dzielnicowe i Władysław posiada. I drodzy Państwo, na Śląsku. I musimy tu przyspieszyć. Jest taka kluczowa data 1246, prawda, Poznania. Przesądza praktycznie o tym, że to rozbicie dzielnicowe następuje. Ale wcześniej mamy, pamiętajmy, 1241 roku bitwa w Legnicy. I tutaj Bolesław, znaczy Henryk Problem Pobożny, nie oddaje hołdu. Po prostu bardzo prosta scena, może powiedzieć, teatralna, czy scena dziejowa. Otóż Mongołowie wygrywają tego problemu pod Legnicą, bo Legnica nie była zdobywa. Wygrywają bitwę pod Legnicą na dobrym polu i prosty ryt. Oddaj nam pokłon, takie kuszenie szatana, prawda? Oddaj nam pokłon, a my ci to wszystko damy. Przecież wiemy, że to nie było i oddaj nam pokłon, a my ci wszystko damy. I on ma. I tu historycy się nie wypłycą, ale są zapisy są po stronie tamtej, mongolskiej. Oni też prowadzili kroniki. Oni nawet takiego trupa są zawodnicza przynieśli, że on temu trupowi miał oddać ten pokłon. No nie oddał tego pokłonu, ścielił pokłon. Tak jak Jan Chrzciciel, prawda? Taki niezłomny, świecki, święty Stanisław, czy Jan Chrzciciel jako prorok. Przykro nam, że nie jest święty pobożny, ale on ma przykład, że ta ziemia to nie jest taka prosta sprawa jak Kijów, Moskwa.
nie jest taka prosta sprawa. Tu ludzie mają ochotę. Pamiętamy te przemówienie Becka, że nie znamy pokoju za wszelką cenę, ponieważ Polacy mają sobie honor. I często Bóg honor wyczysta. No jest pewna granica, którą wyraził Wyszyński słowa non sumus. Tą granicą jest właśnie honor, czyli tożsamość. I tu na Śląsku to go przestrzegamy. Pamiętamy Kędzierzawego, który po Krzyżowskim rozkazał dla cesarza. Tu tego nie było. Kilka lat później Krzyżowski już był. Już Polacy, już Wielkopolanie, już ci juniorzy niemieccy podają pomoc. Tu tego nie było. I drodzy Państwo, skracamy, bo nie chcę przedłużać. Ale musimy sobie uświadomić, że ziemia śląska uratowała nas po raz drugi w czasie potopu. Rodzina Oberstdorf, która ze sobą ufna, wita Jana Kazimierza, Wilhelm Maria Wiśniewskiego, dzielny, można powiedzieć, że Głogowsko, wtedy nazywał się Głogówek, jako mały Głogów, są Głogówek. Matka Boża jest jak mówię, jest na Europie, miał powiek chyba niedaleko Orgina, czyli nie było jak Orgina, z tej góry Paulina, to nie było Orgina, ale takiego, że na Śląsku, bardzo ważne, był powiek. Gorsza monarchia jest lepsza od najlepszej demokracji. Ale święty Dominik, tu do
unikania też nie wiem, ale i zaraz jeszcze będę tego nasłuchać, panie proszę. Drodzy Państwo, otóż Łukietek poślubił Jadwigę, córkę profesora Pobożnego z Kalisza, czyli on poślubił Jadwigę Galicką. Do niego byśmy wiedzieli teście o obligacji kierunkującego morza, sprawdzicie. A sam Łukietek był owocem małżeństwa Kazimierza Gujewskiego, Karolinie Mazowiecką i Eufrozyny Podolskiej, która była stąd. Czyli babka Władysława Łukietka była Wiola Śląska. Ta Wiola właściwie nie bułgarska, ona z Bułgarii była przetłumaczona Kazimierzem. Czyli Łukietek miał reprezentować, bo byśmy się zapytali, dlaczego Łukietek zjednoczył Królestwo Polskie i nie zostaliśmy potraktowani tak jak poławiani. Czyli Rosję na nich, na ciągu nie ma Niemiec. Oby tak było. Otóż dlatego, że Łukietek reprezentował wszystkie te rozbite dzielnice genetycznie. Genopolityka. Zresztą mistrzem genopolityki, czyli takiej dzisiaj mówi polityki dynastycznej, tak? Polityki rodzinnej, koligacji, małżeństwa. Sam był owocem takiej polityki przez Konrada. I Eufrozyny jego matki, która pochodziła z tego. Drodzy Państwo, on miał geny śląskie, poprzez Eufrozynę, która była owocą związku Wioli i Kazimierza Polskiego, czyli miał geny, byśmy powiedzieli, po matce, bułgarsko śląskie. Drodzy Państwo, po ojcu miał geny mazowieckie, kujawskie, pochodził się w Rzeszy Kujawskiej. I tam pochował matkę, to bardzo jesteśmy pomnikami, Eufrozyna jest pochowana w Rzeszy Kujawskiej. A żonę miał z Wielkopolski, można powiedzieć. Czyli to jest skrócony wszystkich książek. Czyli właściwie można powiedzieć, że Łukietek nie miał wrogów. I przypomnijmy sobie tak jeszcze, proszę, właściwie musimy kończyć, taki mało znany szczegół, który jest napisany w tej książce strategicznej, pobożne, że siostrą Eufrozyny była Konstancja. I ona miała być pierwszą królową Polski za czasów Henryka Probusa. Probus właściwie już miał zostać królem, czyli to śląska linia, gdyby nie Legnica i śmierć Pobożnego. I później śmierć Probusa, który umierał drogę. Prawdopodobnie mógłby się korzymował, bo tak akurat się złożyło, że już jechał ze zgodą powiedzmy i ona nie zostaje królem. Wszystkiego się uczy, bardzo w tej chwili mocno, ale mało się uczy historii.
życie dzielnicowe prowadziło do woli moja bratobójczy. Bratobójczy, ponieważ bracia walczyli ze sobą. Dzisiaj to się mówi wojna domowa. Wojna domowa, bratobójczy wojna. Czyli na przykład zwolennicy juniorów walczyli ze zwolennikami Wacława Gdańska. To byli bracia często. I walczyli ze sobą. Bo uważali, że ten powinien panować. No, ten powinien panować. Czyli taka walka o tron. Dzisiaj te buty do zbycia dzielnicowego to też partia polityczna. To też partia z definicji dzieli. Tak? Partia to sprzęt. Partia musi dzielić. Czyli to na pewno nie jest Boże. To na pewno jest szatańskie. I teraz ludzie, wyznając ideologię partii A, B, C, D, E, F, czy jakieś inne ideologie, gender, czy dzielone, tych ideologii jest bardzo dużo, oni de facto stają po stronie dzielenia. Oni stają po stronie dzielenia. A gdybyśmy zajęli normalnie przyjęli, jeżeli Bóg król z nami, to kto przeciwko nam? Właśnie, jak się chodzi do roweru, jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? To wtedy w tym rejestrze byśmy się mogli zjednoczyć. To jest jedyna droga. Każda inna nas rozdziela. Więc to tak na koniec do refleksji, i dlatego musimy mieć ogromny szacunek tutaj, którzy zostali na koniec. Już nas będą oglądać, to niezłomny księży. Księży biskupy. Niezłomny. Bo to oni właściwie cały czas, chociażby przez ten psalm dzisiejszy, głoszą naukę Jezusa o Królestwie. Jezus nauczał o Królestwie. Gdyby ktoś jednym słowem powiedział, o czym nauczał Jezus Chrystus? O Królestwie. A jakby się ktoś zapytał, a za co zginął Jezus Chrystus? Za co został zamordowany? Albo został zamordowany. Widzimy to. Dobra. Za co został zamordowany? No to Rzymianie byli prestyjni, jak Niemcy. To jest potrzebne. Oni przy każdym wyroku pomieszczali, znaczy przy każdym egzekucji pomieszczali wyrok. Na krzyżu zawsze był wyrok. Nie było tak, że kogoś ukrzyżowali bez wyroku. No to przeczytajmy na wyrok. Na krzyżu Jezusa. Pisze Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Tam nie pisze Jezus Nazarejczyk, Syn Boży. Albo Jezus Nazarejczyk, objawiony prorok. Nie. Tam pisze precyzyjnie, literalnie. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Pamiętamy tą scenę, kiedy Żydzi mówią, czy ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem. I tu cię mamy, a my uznajemy jednego króla przy cesarza. A dzisiaj jak jest? Leszczycki, tu cię mamy. My uznajemy jednego króla, bo jest Brukseli. Wasze domy. Że to jest dokładnie to samo. My cię ukrzyżujemy. Jezusa ukrzyżowano, że powiedział, że był królem. Odszedł, powiedział, że moje królestwo nie jest tej ziemi. Żeby objąć wszechświat królestwa, tutaj jego ojciec jest człowiek, wszechświat, czyli też ziemi. Bo trudno wyłączyć ziemię ze wszechświata. I drodzy Państwo, ziemia śląska ma w genach, dlatego to przyjechałem się do szału. Wy macie to w genach, bo żebyście sobie to uświadomili, że jesteście królewskim szczytem miasta, co mówiłaby komornicy. I jeszcze raz wielkie podziękowanie dla księdza, który z Kościół, który pozwolił ekskatedrę powiedzieć dokładnie. Miejmy nadzieję, że nie uchybiliśmy po was miejsca, trzeba sądzenia, wcześniej czy później przez Boga, tak? Drodzy Państwo. I ważne, żebyśmy określili cel. Więc my tutaj oczywiście określamy cel, że cel nie jest królestwo tu na ziemi. Żebyśmy się też nie pogubili. Celem jest królestwo niebieskie, o czym mówił Jezus Chrystus. I co powiedział Jezus Chrystus? Bo też bym zastrzegł teraz, że ale Jezus nie mówił o królestwie. Przecież Jezus powiedział wyraźnie. Królestwo nadchodzi, a właściwie już jest. Tak powiedział Jezus. Nadchodzi, a właściwie już jest. Dlaczego dodał to drugie słowo, a właściwie już jest? No powiedział, że zapytają się, czy jest królem. No i potwierdził. Czyli nie ma, już jest. I od czasu Jezusa muszę powiedzieć, że nie mamy wątpliwości, że Pan Bóg sobie życzy formuły królewskiej. Nie mieszajmy to z monarchią. Bo monarchia oznacza tak naprawdę
sposób jedynowładztwa. To może być nawet dyktatura jest monarchia. Żebyśmy nie mieszali słowa monarchii. Królestwo jest czymś zupełnie, znaczy czymś innym, może jest zupełnie, ale innym. Bo nie, koniecznie musi oznaczać jedynowładztwo, a w rycie chrześcijańskim w ogóle nie oznacza jedynowładztwa. Bo w rycie chrześcijańskim oznacza, wybierzcie sobie jednego i uczyńcie sługę. I to kompletnie przeszło monarchii. Tak? Wybierzcie sobie jednego i uczyńcie z niego sługę. Czyli ten, co jest wyżej, czyli z urzędnikiem jest sługą, a to jest nad nim jest sługą sług. Kiedyś papieżem nazywa się serwo zaj serwo, sługa sług. To nie jest jednoznaczne z monarchią. Monarchią. Na zachodzie Europy tak, tak by monarchia rozumiała. Ale i Maria Leszczyńska, zainteresuje się tą postacią. Maria Leszczyńska. I dla tutaj wytrwałych państwa, te trzy osoby, każdy z nas jest książką. Ci, co wyszli, nie dostaną, to wyszli. Dostaną książkę Marii Leszczyńskiej. Drodzy Państwo, dziękujemy za cierpliwość. Jeszcze raz wielkie dzięki dla księdza tutaj proboszcza. Pamiętajmy tutaj to przywołanie też Jadwigi Śląskiej, kobiety. No bo przywołanie Zygmunta to rzeczywiście jest rzadkim, takim burgundzkim imieniem. Zygmunt, dzwon Zygmunta. I tutaj też może zabrzmi to nasze słowo trochę jako dzwon Zygmunta, który w naszej historii odegrał tak Zygmunt Stary. No i właśnie ten w Płocku jest katedra, wezwanie Zygmunta ma znaczenie. Więc rozpoznajmy, pamiętajcie, że w życiu nie ma przypadków, są tylko znaki. Biblia mówi, biada tym, że rozpoznają tutaj znak Boży. Więc takie Boże jest dzisiaj dla nas, że jesteśmy w prezbiterium, że możemy być u Was jak z katedra, żeby przekazać Wam podziękowanie i tej ziemi śląskiej się ukłonić. I tutaj dalece Pana Mieczysława Wraszyńskiego, Pana Lecha Sobery, który miał życzenie, może też coś powiedzieć, jak z katedra, ale przede wszystkim na wspólne miejsce, na ręce gospodarza miejsca. I to są święte ręce. Każdy ksiądz ma święte ręce, bo to jest ofiara, to jest człowiek, który sprawuje ofiarę. To są święte ręce. Po prostu wiele brakuje słów, żeby to wyrazić, ale jeżeli to zrozumiemy, po co ta ofiara i w jakim celu, no to właściwie wszystko rozumiemy.